Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie spotykamy się co tydzień albo trochę rzadziej, żeby sobie pogawędzić o książkach. Dzisiaj chyba nie będzie o książkach, ponieważ ja żyję ostatnimi czasy w takim tempie, że nie mam czasu, żeby przeczytać cokolwiek, bo tam różne rzeczy realizuję z kolegami głównie, ale też trochę sam, to zaraz o tym opowiem. Natomiast chcę tylko pokazać, a opowiem o tym następnym razem, że jest nowa książka Radosława Sikory. Jeszcze jej w naszym sklepie nie ma, ale ją do tego sklepu wstawimy, ale jest. Radosław Sikora się jakoś tak do naszego środowiska przybliżył po konferencji w Turnie. Informuje mnie o tym, co albo może lepiej, że myśmy się przybliżyli do Radosława Sikory, co tam będzie dalej wydawał. No i proszę Państwa, mamy kolejną edycję właśnie fantastycznych gawęd o XVI, XVII i XVIII wiecznej broni i sposobie walki, nie tylko husaria. Zachęcam serdecznie. Szczegóły proszę Państwa później. Teraz tak. Pytają mnie Państwo, co z trzecim tomem baśni socjalistycznej. No więc trzeci tom baśni socjalistycznej jest gotowy, poszedł do składu. Niestety jest tam bardzo wiele cytatów z prasy. Ja te cytaty kopiowałem, poprawiałem, ale wiecie Państwo, jak to jest. Zostało mnóstwo błędów. Kolega Wiesław, który to składa, bardzo się teraz z tym mozoli i krzyczy na mnie okropnie. Całe szczęście przez telefon, bo mieszka bardzo daleko. Za chwilę dostanę to złożone, będę musiał to jeszcze raz przeczytać, potem to pójdzie do indeksowania, w międzyczasie Tomek będzie rysował do tego obrazki i mam nadzieję, że na 28 marca, czyli na konferencję w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, będzie to gotowe. Okładka jest zrobiona już od dawna, bo jak Państwo pamiętacie, projekt miał mieć dwa tomy, ale w końcu wypączkowały trzy. Ja jak zwykle bardzo ambitnie podszedłem do zagadnienia i myślałem, że uda mi się to zrobić szybciej, ale z różnych przyczyn mi się to nie udało. Bardzo wszystkich za to serdecznie przepraszam, że te wszystkie terminy się przewlekają, ale i tak uważam, że nie jestem taki ostatni, jeżeli chodzi o drukowanie i tempo tego wydawania książek. Proszę Państwa, co oprócz tego? Oprócz tego nasz kolega magazynier, czyli Wacek Grzybowski, który w ten czwartek będzie miał wykład w Akademii Duchowości Karmelitańskiej we Wrocławiu, skończył wreszcie tłumaczenie Peytona Podróży po Polsce. To tłumaczenie przeszło przez korektę naszego niesamowitego pana Sylwestra, który z najtrudniejszymi tekstami rozprawia się po prostu jak Musashi Miyamoto z wrogami. Czyli one są po prostu błyskawicznie rozwalane, że się tak malowniczo wyrażę. Ten tekst jest gotowy, natomiast trzeba go złożyć, ale nie mogę go teraz złożyć, bo jeszcze czekamy na korektę merytoryczną. Kto będzie tę korektę robił, to się okaże. Wacław tam jakieś podchody robi i mam nadzieję, że to będzie na tyle szybko, żeby się udało to też wypuścić na konferencję. Czy tak będzie, tego nie wiem. Trzeba zapytać w czwartek we Wrocławiu, ci co mogą, niech zapytają Wacława, jak sytuacja, bo ja nawet nie mam czasu do niego zadzwonić. Proszę Państwa, Szymon napisał książkę o starożytności, bardzo fajną, ale bardzo grubą. Kłopot jest taki, że trzeba ją będzie chyba podzielić na dwa tomy, coś mi się wydaje, bo inaczej się nie da. No ja nie dźwignę tego po tym strasznym roku, jaki mamy za sobą. Nie dźwignę tego, a nawet jeżeli by mi się to udało, to objętość tej książki drastycznie przekroczyłaby wszelkie dopuszczalne normy, jakie do tej pory tworzyliśmy. I no... coś z tym musimy zrobić, bo książka będzie nie do czytania, bo żeśmy już ją na próbę złożyli. I Jarosław powiedział, że to, co ona zajmuje, to jest niestety powierzchnia Kartaginy i, i nie da rady. Nie da rady, dzielimy, bo tak. Książkę z kolei korektę robił pan Paweł, równie sprawny korektor co pan Sylwester.
I jest już to wszystko po korekcie i teraz Szymon będzie decydował, jak i kiedy. Ja tą książkę wypuszczę dopiero po konferencji, dlatego że różne inne rzeczy wejdą przed. Na przykład nawigator pruski. Ci, którzy mają napisać teksty do nawigatora pruskiego, niech to zrobią. Tak powiem. Niech to zrobią. Niech niczego nie odwlekają, tylko po prostu to zrobią, bo to będzie ostatni nawigator przed zawieszeniem, tak? Zawieszamy go i szluz. No, więc sprawy mają się tak. W tajemnicy wielkiej przygotowuję jeszcze inne projekty z innymi zupełnie osobami, ale o tym rozmawiał teraz nie będę, bo chciałbym, żeby raz wreszcie była jakaś niespodzianka. Bo ja zawsze zapowiadam te niespodzianki, zapowiadam, potem się wygadam i żadnych niespodzianek nie ma i wszyscy, miała być niespodzianka, gdzie ona w ogóle, o tym już słyszeliśmy. No więc będą różne niespodzianki i ja dzisiaj nie powiem jakie i kto będzie je realizował, a z rzeczy jawnych, dostępnych zmysłom i umysłowi nadających się do omawiania, no to proszę Państwa wymieniłem te tutaj wszystkie. Więc tak jak mówię, Szymon dopiero po konferencji, bo chciałbym, żeby Szymon wystąpił na konferencji z kolejnej jesiennej, czyli konferencji w Sulejowie. Chciałbym też tam zaprosić niektóre osoby, ale też nie będę mówił jakie, żeby te osoby się nie wystraszyły, bo one jeszcze chyba nie wiedzą, że ja je chcę zaprosić. Wysłałem co prawda do nich maile, ale nie dostałem żadnej odpowiedzi, więc albo tych maili nie odebrali, albo potraktowali mnie lekce, co jest wielkim, uważam, błędem. Na konferencji w Kazimierzu będzie Wacław i czy się uda wydać Peytona, czy się nie uda wydać Peytona, to jest nieistotne, Wacek będzie o nim opowiadał. Moja koleżanka, która napisała książkę o ikonografii Polonii w XVI i XVII wieku z przyczyn zdrowotnych przybyć nie może. Trudno, być może jeszcze kiedyś okazja się zdarzy, jeżeli się nie zdarzy, no to będziemy bez ikonografii Polonii, jakoś sobie z tym poradzimy. Są inni specjaliści z innych dziedzin. Odezwał się do mnie profesor Łukasz Święcicki, do którego nie miałem zwyczajnie czasu zadzwonić, ponieważ tempo pracy narzuciłem od początku roku okropne i końcówka też była straszna, więc nie miałem czasu zadzwonić do profesora, ale on zadzwonił do mnie i będziemy coś wydawać, ale po kwietniu. Po kwietniu, dlatego że wcześniej z tym nawałem prac, które mamy i z tymi ograniczeniami, mimo tego, że mamy też sporo ułatwień, bo panowie Sylwester i Paweł zgłosili się dobrowolnie do najcięższych prac i to jest po prostu wielka ulga, to w ogóle nie ma o czym gadać, to jest po prostu, tak mogę powiedzieć, to jednak... Po kwietniu. Ja tylko przypomnę, że profesor Łukasz Święcicki napisał taką książkę Buka u psychiatry o kondycji współczesnej psychiatrii i nie tylko o tym, o różnych bardzo poruszających, ważnych i ciekawych zagadnieniach z zakresu medycyny i z zakresu specjalizacji pana profesora, czyli właśnie z zakresu psychiatrii. No i szykuje nam się drugi tom. Drugi tom, żebym dobrze powtórzył tytuł, też nie chcę pomylić, newsy nieważne, czy jakoś tak. I to będzie, ale mówię po kwietniu, bo nie dźwignę tego teraz. I chyba też trzeci. Więc nie wiem jeszcze na której, ale bo dzisiaj cały czas ktoś mi stręczy jakichś specjalistów na konferencję. I ja nie jestem w stanie już wybrać, a chciałbym bardzo mieć tych, których sobie wcześniej upatrzyłem, żeby przyjechali, ale naciski są duże. Na pewno profesor Łukasz Święcicki na którejś konferencji wystąpi. Nie wiem tylko jeszcze na której. Znaczy w Kazimierzu naprawdę na pewno nie. Nie wiem, czy w Sulejowie, zobaczymy, ale konferencje będą dalej, więc bez paniki. No, ale ciśnienia zewnętrzne na mnie wywierane są tam jakieś i to nie to, że ja się bronię, bo propozycje są naprawdę ciekawe. To nie jest tak, że one są nieciekawe. To są bardzo dobre propozycje i zobaczymy, co się będzie. A, jeszcze Jarek przygotowuje tom wspomnień. Nie powiem kogo. Będzie zaskoczenie. Dzisiaj jechałem w metrze. Przyszedł do mnie taki pan Konrad, który zawsze przychodzi na targ, że ma świetną propozycję, więc ja po prostu wsiadam do metra i jestem bombardowany propozycjami, tak?
wydania tego czy tamtego. Do tramwaju strach wejść, bo ktoś się podnosi i zaczyna składać jakieś propozycje albo relacjonować swoje pomysły. Więc jest tego bardzo dużo. Problemem jest sprzedaż. I albo powiększymy ten target, a możemy to zrobić tylko i wyłącznie na siłę. Ja to powiem wprost. Możemy zrobić to tylko i wyłącznie na siłę, no albo będziemy musieli zrezygnować z różnych wydań. No ja niestety nie jestem cudotwórcą, proszę Państwa. Więc podejmiemy próbę powiększenia naszego targetu za pomocą różnych manewrów. Już były manewry, jedne się udawały, inne się nie udawały. Jedne się spotkały z entuzjazmem, inne się spotkały z taką kwaskowatą miną niektórych. Zobaczymy. W każdym razie coś się szykuje. Tak powiem, coś się szykuje. Nieistniejące w milczeniu narasta, jak śpiewał Jacek Kaczmarski. Ja przypominam, Buka u psychiatry, fantastyczna książka. Zostało jeszcze tego trochę, z 400 egzemplarzy. Chcieli, żebym to wypuścił na rynek. Wypuściłem, ale więcej nie wypuszczę, bo to nie ma sensu. Po prostu haratają tyle, że ani autor, ani ja nic z tego nie mamy, więc to jest po prostu absurd. Będziemy to sprzedawać we dwóch i ja w lutym, mam nadzieję, jak się zaczną ferie, ja będę trochę luźniejszy, bo dzieciarnia będzie w domu, nie będę musiał ich wozić, to przyjedziemy tutaj z panem profesorem do sklepu Fotomak i nagramy ze dwie, a może trzy pogadanki o Buce i to nam te 400 egzemplarzy z jakimś tam haczykiem upłynni, myślę, a jak tam zostanie jakaś resztówka, to się jeszcze spotkamy w maju i też sobie pogadamy i będzie. O, tak powiem. Także takie są plany na pierwsze półrocze. A co będzie w drugim? Obym był tylko zdrowy, bo to jest najważniejsze. Już teraz sam to widzę, że jak w tym roku skończę 51 lat, że zdrowie niestety jest najważniejsze. Ja jestem trochę hipochondryczny i się zawsze przejmuję, jak coś się dzieje, albo mi się zakręci w głowie, albo mnie coś zaboli. To już mam jakieś czarne wizje, ale może będzie dobrze i spokojnie wydamy to wszystko, co zaplanowałem i napiszę to wszystko, co zaplanowałem i wszyscy będziemy mieli fun i będzie śmiesznie i każdy będzie zadowolony i będzie miał o czym opowiadać w domu i też poza domem. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego razu. Buka u psychiatry.